W Łukowie gościł Szymon Kołecki, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, przyjechał do Łukowa w związku z Mistrzostwami Polski Seniorów, które być może odbędą się w naszym mieście. Szymona Kołeckiego spotkaliśmy w Urzędzie Miasta. Spotkanie z burmistrzem Łukowa i z prezesem klubu Orlęta Łuku wypadło bardzo obiecująco. Jesteśmy dopiero po wstępnej rozmowie, czas na decyzję jeszcze, na ostateczną decyzję jeszcze przed nami, ale omówiliśmy warunki techniczne, warunki organizacyjne, warunki finansowe, jakie musimy wspólnie spełnić, bo oczywiście Polski Związek Podnoszenia Ciężarów ze wszech stron też będzie aktywnie działał przy organizacji Mistrzostw Polski, ale tak jak powiedziałem, spotkanie wypadło bardzo obiecujące i uważam, że jest ogromna szansa na to, aby Mistrzostwa Polski Seniorów w październiku, które będą ostatnią kwalifikacją naszej reprezentacji do Mistrzostw Świata Seniorów, aby odbyły się w Łukowie. Powody, dla których te zawody chcemy zorganizować w Łukowie, czy powodów, dla których zawody te chcemy zorganizować w Łukowie, jest wiele. Pierwszym podstawowym jest to, że tutaj jest bardzo duże grono ciężarowców, bardzo mocne środowisko, z którego wywodzą się przede wszystkim bracia Dołęgowie, czyli Marcin, Robert oraz Daniel. Bardzo ważna też jest przychylność władz samorządowych dla sekcji i klubu, w ramach którego działa sekcja podnoszenia ciężarów. Te wszystkie rzeczy budują atmosferę, która pozwala myśleć o tym, aby zorganizować najważniejszą polską imprezę właśnie tutaj w Łukowie w październiku i myślę, że to się uda. Czy może Pan jeszcze coś powiedzieć na temat kosztów, jakie musi ponieść miasto czy klub ŁKS Orlęta Łuku w organizację mistrzostw w październiku? Trudno dzisiaj mówić o kosztach, jakie trzeba ponieść na pełną organizację Mistrzostw Polski. Największym kosztem są oczywiście nagrody dla sportowców i mam deklarację burmistrza oraz prezesa klubu, że będziemy robić wszystko, aby te nagrody były jak najpokaźniejsze, bo przecież chcemy doskonale uhonorować i odwdzięczyć się tym wszystkim sportowcom, którzy cały rok trenują ciężko, aby zdobyć tytuły Mistrzów Polski i być najlepszymi ciężarowcami w kraju, dlatego od tego, ile uda nam się pozyskać na nagrody dla sportowców, będzie zależał ostateczny budżet, ale całość budżetu organizacyjnego po stronie współorganizatorów, zakładam, że będzie nim miasto, klub Orlęta Łuku, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, to jest grubo ponad 100 tysięcy złotych. Szymon Kołecki wizytował gimnazjum numer 2, gdzie mogłyby się odbyć mistrzostwa. Spotkał się tam z łukowskimi sztangistami. Korzystając z okazji, zapytaliśmy prezesa Polskich Ciężarów o przyszłość łukowskiego czempiona Marcina Dołęgi. Czy wierzy Pan w start Marcina Dołęgi na Igrzyskach w Rio? Oczywiście w 100% wierzę w start i to bardzo dobry start, najlepszy z dotychczasowych Marcina Dołęgi na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Gdybym nie wierzył w możliwość zdobycia medalu przez Marcina na tych Igrzyskach, nigdy bym go nie nakłaniał do tego, aby dalej trenował, ponieważ Marcin już był trzykrotnie mistrzem świata, był rekordzistą świata. Jedyne, czego mu brakuje, to medalu olimpijskiego i gdyby nie było szansy, realnej szansy na zdobycie tego medalu, nie byłoby powodu, aby Marcin tak dużo poświęcał czasu i energii na przygotowania do najważniejszej imprezy i jeszcze raz chcę potwierdzić, że jestem przekonany, że uda mu się zdobyć medal na Igrzyskach. Mistrzostwa Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów odbędą się w październiku. Czy miejscem rywalizacji będzie Łuków? O tym wkrótce Państwa poinformujemy.